Kochani, witam Was serdecznie. Cieszę się, że dzisiaj jesteśmy tutaj razem, że będziemy słuchać, zastanawiać się, rozważać Słowo Boże. Chciałbym zacząć modlitwą. Drogi Ojcze, dziękuję Ci za każdą osobę tutaj na tym miejscu, że Ty skierowałeś do nas dzisiaj swoje powołanie, które usłyszeliśmy, że przyszliśmy tutaj, że jesteśmy, aby słuchać Twojego Słowa, aby stosować je w swoim życiu, aby wyciągać jakieś praktyczne wnioski, rozważać, co Ty chcesz od nas, jak mamy żyć, aby oddać Tobie chwałę, która jest Tobie należna. Poprzez krew, poprzez imię Jezusa Chrystusa, który dokonał pełnego i doskonałego zbawienia. Dziękujemy Ci i prosimy Cię o Twoje błogosławieństwo, Duchu Święty, o Twoje prowadzenie teraz. W imieniu Chrystusa modlimy się. Amen. Dzisiaj chciałbym rozważyć taki temat, jak przygotować się na przyjście Chrystusa. Czego On oczekuje od nas, czego chce od nas. I jest taki ciekawy fragment, który w Ewangelii, ale to nie będziemy tam otwierać, tylko powiem Wam, że Jezus, kiedy był pytany przez uczniów, jakie będą cechy, co będą widzieć w czasach ostatecznych, to w Mateusza 24 i Łukasza 21 Jezus mówi o różnych takich rzeczach, które będą widoczne w tym czasie, kiedy właśnie będzie bliskie Jego powtórne przyjście tutaj na ziemię. I mówił tam m.in. o tym, że będą fałszywi Mesjasze, będą fałszywi prorocy, będzie duże zwiedzenie, będzie wśród wierzących, bo zwodzić raczej można, chociaż nie, można i wierzących, i niewierzących. Okay, ale będzie też taka obniżona miłość do Boga, będzie dużo nienawiści między ludźmi, będą wojny, głód, epidemie, trzęsienia ziemi. Izrael będzie w stanie zagrożenia wojną, będzie miał bardzo kiepską pozycję między innymi państwami, zresztą od dawna ma. Też Ewangelia będzie głoszona po wszystkie krańce ziemi, do najdalszych części świata. Myślę, że to już się wydarzyło. Ale jest jeszcze jedna cecha, o której zwykle się nie mówi. W sumie ja chyba jeszcze nigdy nie słyszałem kazania, które będzie mówiło na temat właśnie takich pewnych czterech cech, o których Jezus tutaj nie mówi w Mateusza 24 i Łukasza 21, ale mówi o nich prorok Daniel, który... Księga proroka jest wspaniałą księgą, która mówi o wielu niezwykłych rzeczach, które będą w czasach ostatecznych. Część z nich się wypełniła, niektóre się wypełniają, na inne jeszcze czekamy. I w ostatnim rozdziale w Księdze Daniela, w 12 rozdział, wersety 8-10 jest powiedziane przez proroka, takie słowa są wypowiedziane. Wprawdzie słyszałem to, lecz tego nie rozumiałem. I rzekłem, Panie mój, jakiż jest koniec tych rzeczy? Wtedy rzekł Danielu, idź Danielu, bo słowa te są zamknięte i zapieczętowane aż do czasu ostatecznego. A więc w czasie ostatecznym nastąpi jakby odpieczętowanie tego przesłania, które miał Daniel i stopniowe, coraz większe zrozumienie, czego Bóg uczył Daniela, co mu pokazywał. Teraz słuchajcie 10 werset, który mówi o tych czterech cechach, które będą występować w czasach ostatecznych. I dzisiaj o nich chciałbym powiedzieć. 10 werset, 12-10. Wielu będzie oczyszczonych, wybielonych i wypławionych, lecz bezbożni będą postępować bezbożnie. Żaden bezbożny nie będzie miał poznania, lecz roztropni będą mieli poznanie. A więc on mówi o czasach ostatecznych, podsumowanie całej księgi Daniela. Daniel jest trochę taki, bym powiedział, jakiś, że w zamieszaniu, nie rozumie tego, co usłyszał i zastanawia się, o czym to wszystko, kiedy to się wydarzy, jak to wszystko będzie. Ale anioł, który dawał mu tą wizję, powiedział, że wiesz co, na razie jest to zapieczętowane, ale w czasach ostatecznych będzie poznanie i zrozumienie tego, co będzie się działo. Więc czym są te cztery cechy z wersetu 10? Jakie są te cztery cechy, o których przeczytaliśmy? Więc pierwsze to będzie to, że wielu ludzi, którzy są pobożni, którzy szukają Boga, ich życie będzie jeszcze bardziej oczyszczone. Będą dążyć do tego, aby przeżywać osobiste uświęcenie.
Również drugą cechą będzie to, że ludzie pobożni będą mieli zrozumienie i poznanie. Trzecią cechą będzie to, że ludzie bezbożni będą żyli tak, jak żyli do tej pory. Nic nie będzie się zmieniać w ich życiu. I czwartą cechą będzie to, że będą trwali w nieświadomości. A więc podsumowując, pobożni będą się uświęcać, bezbożni będą żyć tak samo jak do tej pory. Nie będzie zmian. Pobożni będą mieli zrozumienie i świadomość czasów, w których żyją, bezbożni absolutnie żadnego. Kiedy Noe budował arkę, on i jego rodzina byli uświęceni i oświeceni. Rozumieli to, co Bóg planuje zrobić i działali w ten sposób, aby podporządkować się pod plan Boży, który on zamierzał wykonać. A więc ponieważ Bóg mu powiedział, że zniszczę bezbożnych na ziemi, a ty masz budować arkę, ponieważ to się niechybnie wypełni, to Noe zaczął budować arkę, ponieważ wiedział, że ten plan na pewno będzie miał miejsce. Reszta natomiast, która nie chciała słuchać głosu Bożego, chciała żyć w grzeszny sposób, oni nie mieli poznania ani zrozumienia, nie mieli świadomości tego, w jakich czasach żyją, co im grozi, co się może wydarzyć. I tak jest napisane, Jezus powiedział w Mateusza 24, 38, 39, powiedział, bo jak w dniach owych przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki i nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich. Tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego. A więc Jezus mówi o tym, że właśnie w tych czasach ostatecznych, w tych dniach, kiedy poprzedzających Jego przyjście, ludzie, większość ludzi nie będzie miała świadomości, że to już jest ten moment, kiedy Jezus nadchodzi. Większość będzie żyła sobie tak, jakby świat miał jeszcze kolejny 10 milionów lat trwać i nic się miałoby nie zmienić. W ten sposób będą żyli i tak będą żyć. Więc jedną z tych cech, które zauważymy i po nich poznamy, że spotkanie z Jezusem jest niedalekie, to będzie dążenie do osobistego uświęcenia. I myślę, że takie uświęcenie jest bardzo istotną, bardzo ważną rzeczą, dlatego że Duch Święty, który zamieszkuje w nas, robi to, o czym mówi Jego imię. A więc Duch Święty. Jaki? Święty. A więc uświęcenie jest bardzo istotną częścią Bożego oddziaływania, Bożego wpływu na nas. On chce, abyśmy byli tacy jak On. On chce, aby zmieniać nasze życie. A więc wśród wierzących w czasach ostatecznych będzie zainteresowanie czystym życiem i przestrzeganiem przykazań. Nie wiem, czy słyszeliście kiedyś o takiej cesze tych czasów ostatecznych, czy nie, ale Daniel o tym mówi. Nie wiem, ilu z was ma w ostatnich, nie wiem, miesiącach, może w ostatnim roku czy dwóch, ilu z was ma właśnie takie osobiste pragnienie, aby żyć inaczej, aby porzucić te grzechy, które do tej pory może były obecne w naszym życiu, może w jakiś sposób nam sprawiały przyjemność, zadowolenie, satysfakcję, ale przychodzi taki moment, kiedy mówisz, więcej tego czynić nie chcę. I jestem gotów ponieść konsekwencje związane z wysiłkiem, z dyscypliną, aby pozbyć się tych grzechów. Więc właśnie tą cechą tych chrześcijan w czasach ostatecznych będzie to, że o ile wcześniej tolerowali przeróżnego rodzaju upadki, grzechy, szli na kompromis, to o tyle właśnie w tych czasach końca chrześcijanie będą coraz bardziej i bardziej zdeterminowani, że oni nie będą otwierać drzwi dla grzechu. Nie będą tolerować jakichś niezgodności w swoim życiu ze Słowem Bożym. Że jeżeli Słowo Boże czegoś ich uczy, coś im pokazuje, to oni chcą w ten sposób żyć, w ten sposób funkcjonować. I wcześniej świat takiego chrześcijanina był taki, bym powiedział, szaro-bury, ale kiedy przychodzi może niedalekie przyjście Jezusa, to wówczas taki chrześcijanin widzi świat w barwach czarno-białych i bardzo wyraźnie i ostro mówi, to jest grzech, to jest bałwochwalstwo, to Bogu się nie podoba, to jest kompromis, to jest upadek, tego nie będę robić, nie chcę tego robić i zrobię wszystko, aby wydobyć się z tego grzechu. Więc jeżeli tak się dzieje w swoim życiu, że masz takie pragnienie i w jakiś sposób odczuwasz to dążenie do świętości, powiem ci jedną rzecz. Nie możesz tego zignorować.
Nie możesz tego rozłożyć na jakieś części pierwsze i pozbyć się, wydostać się spod tego wpływu jakimiś wymówkami typu, że może jeszcze nie jest ten moment. Na pewno nie możesz tego zrobić. To jest bardzo istotna sprawa, o której teraz mówię. Jeżeli Duch Święty wzywa Ciebie do uświęcenia, do oczyszczenia swojego życia, to zrób to najwyższym kosztem, jaki byś musiał zapłacić. Bo jeżeli tego nie zrobisz, być może konsekwencje będą jeszcze gorsze, niż myślisz. Więc jeżeli zaprasza Cię do przemiany życia Bóg, to oczyszczenie musi być konieczne i rób to i dąż do tego, do czego Duch Święty Ciebie prowadzi. Właśnie w tej kwestii zerwania z różnymi rzeczami, przybliżenia się do Chrystusa, być może zweryfikowania swoich przekonań religijnych. A więc nie mów tak, a teraz nie jestem gotowy, albo wszyscy w zasadzie tak robią, albo w moim kościele tak się praktykuje to i dlatego ja w zasadzie jestem pod ochroną autorytetu kościoła czy jakiegoś nauczania i w związku z tym ja będę dalej to praktykować, nie widzę potrzeby zmiany. Powiem Ci, że jedyną ochroną i jedynym autorytetem jest Słowo Boże i Jezus Chrystus. On jest autorytetem. Żaden człowiek, żadne nauczanie, żadne doktryny jakichkolwiek kościołów nie dadzą Ci ochrony, jeżeli te doktryny nie są w zgodności ze Słowem Bożym. I na to powinieneś zwrócić uwagę. Na ile to, w co wierzysz, jest zgodne z Biblią. Na ile Biblia potwierdza to, w co wierzysz. Więc jeżeli Duch Święty pokazuje Ci pewne rzeczy, rozpraw się z nimi, bo masz w tym Jego błogosławieństwo i Jego pomoc. On będzie współdziałać z Tobą. I nie odkładaj tego na za tydzień, na przyszły rok. Ja mam takiego kolegę, który kiedyś chodził do kościoła do nas i od czasu do czasu dzwonimy ze sobą, rozmawiamy. Jego tak zachęcam do tego, żeby przyszedł z powrotem do kościoła, żeby zaczął wzrastać w Słowie Bożym. I on mi mówi, no tak, Krzysiu, wiesz co, od nowego roku zacznę to robić. I tak już ten nowy rok kolejny mija, a człowieka nie ma. I więc znalazł prawdopodobnie sobie jakąś metodę usprawiedliwienia siebie, że te rzeczy, które robi, ten styl, w jakim żyje, usprawiedliwiają go, że on jest w takich szczególnych okolicznościach i innych to dotyczy, ale jego nie. Więc odrzuć wszystko, w czym odczuwasz niepokój, niepokój pochodzący od Ducha Świętego, odrzuć to wszystko i zrób to, do czego Bóg Ciebie prowadzi, nawet te grzechy, które wydają Ci się niewinne. I takie jakieś tam drobne, które w zasadzie może nie są jakimiś wyraźnymi grzechami stającymi w takiej jaskrawości, w sprzeczności z Bożym Słowem, ale być może one tylko pochłaniają Twój czas, że załóżmy, nie wiem, godzinę, dwie czy trzy dziennie poświęcasz na tą rzecz i w zasadzie nie wydawałoby się, że to jest jakiś tam straszny grzech, który by, nie wiem, od razu tak kompletnie wszystkich wysiłapali za głowę, oj, co ten człowiek robi. Może to są jakieś drobne rzeczy, które robisz, ale zabierają ci cenny czas, który mógłbyś poświęcić na przykład, nie wiem, czytanie Słowa Bożego, czy modlitwę o innych, albo o siebie. Więc pobożni czasów końca będą wyróżniać się tym, że będą oczyszczeni, że będą wybieleni i że będą wypławieni. Aż trzech słów użył prorok Daniel, aby określić chrześcijan czasów końca. Oczyszczeni, wybieleni i wypławieni. I może byśmy się zastanawiali, dlaczego nie użył po prostu jednego słowa, ale aż trzech. Dlaczego nie powiedział, że chrześcijanie czasów końca będą po prostu żyć takim pobożnym życiem, albo będą żyć czystym życiem, ale użył tego oczyszczeni, wybieleni i wypławieni. Kiedy czytamy o spotkaniu Kościoła z Chrystusem w Księdze Objawienia 19:7-8, jest napisane, że nastało wesele baranka, a więc to uroczyste spotkanie Kościoła wraz z Chrystusem i oblubienica Jego, czyli Kościół, przygotowała się i dano jej przyoblec się w czysty, lśniący bisior. Dosyć takie tajemnicze sformułowanie, czysty, lśniący bisior. Chyba takiego materiału dzisiaj w sklepach nie można kupić, nie wiem. Ale dalej Jan wyjaśnia, co to jest ten bisior. A bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych.
sprawiedliwe, a więc zgodne ze Słowem Bożym, uczynki świętych, a więc tych, którzy zostali odkupieni i oczyszczeni poprzez krew Chrystusa Jezusa, poprzez osobistą wiarę i zaufanie w Niego. Zostali oczyszczeni i wykonywali te uczynki, które były ich jakby ubraniem, szatą, były czymś, w czym byli przeobleczeni, a więc można było to zobaczyć jakby tak na zewnątrz. I te uczynki świętych były ich ozdobą w momencie spotkania z Chrystusem. Czy dzisiaj twoje i moje życie jest życiem, którego uczynki mogą być szatą na spotkanie z Chrystusem? Kiedy idziemy na jakieś imieniny, urodziny, to wybieramy sobie jakąś, nie wiem, koszulę, spodnie, sukienkę, spódnicę, oczywiście w zależności od płci, i wtedy ubieramy się w to i mówimy, o, teraz ładnie wyglądam. Ale żeby spotkać się z Jezusem, nie możesz sobie wybrać jakiegoś ubrania, bo tym ubraniem będą twoje uczynki. Czy twoje uczynki będą sprawiały, że będziesz miło wyglądać dla oczu swojego Boga? Czy Bóg będzie mógł pochwalić ciebie za to, co czyniłeś, co robiłeś tutaj na ziemi? Oczywiście na bazie odkupienia poprzez Chrystusa, dlatego że tutaj w żaden sposób nie sugeruję, że zbawienie jest z uczynków, to jest herezja. Zbawienie jest poprzez krew Jezusa Chrystusa, tylko i wyłącznie poprzez wiarę w Niego, że On zapłacił za nasze grzechy. Więc to jest podstawą wejścia do Królestwa Bożego. Ale dodatkowo do tego, aby dobrze wyglądać na tym weselu baranka, musisz mieć uczynki dokonane w mocy Ducha Świętego, uczynki świętych. Więc co kryje się pod tymi trzema słowami? Oczyszczeni, wybieleni i wypławieni, jako z Daniela 12:10, jako cecha chrześcijan czasów ostatecznych. Oczyszczony, pierwsze z tych słów, oznacza czysty wewnętrznie, czysty w środku duszy, w swoim umyśle. I w księdze Sofoniasza 3:9 jest to słowo użyte i czytamy tam takie słowa. Potem jednak przemienię ludom ich wargi na czyste. I to słowo czyste to jest właśnie to samo słowo w hebrajskim, co oczyszczony z Daniela 12:10. Dam ludom wargi czyste, aby wszystkie mogły wzywać imienia Pana i służyć Mu jednomyślnie. I te wargi czyste oznaczają czystość wewnętrzną. Bardzo łatwo jest poznać stan człowieka po tym, w jaki sposób mówi i co mówi. Najczęściej, jeżeli jest wiele krytyki i narzekania w naszych słowach, oznacza to, że nie jesteśmy czyści wewnętrznie. Że zajmujemy się rzeczami, które niekoniecznie możemy naprawić, ani nie mamy wpływu na nich, ale gdzieś tam się to zagnieździło w naszym sercu i zamiast składać dziękczynienie i uwielbienie Bogu, cały czas coś nam się nie podoba i wyrażamy to. Krytyka i narzekanie nie jest wyrazem tej czystości. Bóg mówi, że przemienię ludom ich wargi na czyste, aby mogły wzywać imienia Pana. I dopiero wtedy, kiedy jesteś oczyszczony w środku, możesz prawdziwie wołać takim głosem, którego Bóg słyszy. Który się podoba Bogu i służyć Mu jednomyślnie. Drugie słowo, wybielony, a więc oczyszczony, to jest czysty wewnętrznie w środku, w duszy, umysłu. Drugie słowo, które Daniel tutaj użył, wybielony, to jest czysty z zewnątrz. Patrząc na coś, widzisz, że to jest czysta rzecz. I to słowo zostało użyte również w księdze Izajasza 1:18, gdzie Bóg mówi, choć wasze grzechy będą czerwone jak szkarłat, jak śnieg zbieleją. I to słowo właśnie zbieleją, to, że to jest to samo słowo, co wybielony, że chrześcijanin będzie wybielony. I jak śnieg zbieleją, a więc one zostaną odkupione, te grzechy zostaną zabrane z życia, one już nie będą dalej aktywnie niszczyć moją duszę, moje serce, moją relację z Bogiem, ale będą zabrane i chociaż były jak szkarłat, widoczne z daleka, nie miałem żadnych wątpliwości, że mam problemy właśnie z tymi grzechami, z tymi rzeczami, one zostaną usunięte i jak śnieg zbieleją. Trzecie słowo, które użył Daniel, wypławiony, to jest oczyszczony poprzez okoliczności i sytuacje, które Bóg zaplanował dla tego wierzącego. I to słowo wypławiony to jest słowo, które jest używane, było używane w Starym Testamencie do określenia wytapiania w ogniu srebra i złota. Częstokroć właśnie jak
Są takie, wiele jest takich fragmentów w Starym Testamencie, które mówią o tym, że Bóg mówi, że oczyszczę was, wytopię was, wypławię was w ogniu jak złoto, jak srebro, a więc te wszystkie domieszki, które były w złocie, aby uszlachetnić złoto, aby było wyższej próby, aby, czyli krótko mówiąc, aby procentowo była większa zawartość złota niż innych pierwiastków, Bóg to wszystko oczyści, oddzieli właśnie w tym ogniu. I to słowo wypławiony właśnie oznacza to, że oczyszczony poprzez ogień tych okoliczności, sytuacji, wydarzeń, które będą miały miejsce w życiu wierzącego. To słowo zostało użyte na przykład w Psalmie 26:2. Spróbuj mnie, Panie, i doświadcz mnie, wypław ogniem nerki moje i serce moje. To jest werset z księgi, znaczy z Biblii Tysiąclecia. Albo Psalm 66:10 z Biblii Warszawskiej. Albowiem doświadczyłeś nas, Boże, oczyściłeś nas w ogniu, jak czyści się srebro. Ciekawe jest to, że o Jezusie Jan Chrzciciel mówił, że Jezus będzie chrzcić nas Duchem Świętym i ogniem. A więc będzie nas napełniać poprzez chrzest Duchem, będzie napełniać nas mocą, a poprzez chrzest ogniem będzie oczyszczać nasze życie. Tak jak właśnie widzieliśmy w tych wersetach 66:10, że oczyściłeś nas w ogniu. W tych okolicznościach, w sytuacjach, w swojej obecności, która spala wszystko to, co jest nieczyste, co jest złe, co jest sprzeczne z przykazaniami. Ty dałeś nam czystą duszę, bo przemieniłeś nas, oczyściłeś nas. A więc patrzcie, te trzy niezwykłe cechy, że będziemy oczyszczeni, wybieleni i wypławieni. Oczyszczeni w środku, wewnętrznie, wybieleni, czyści na zewnątrz, tak że ludzie, którzy będą patrzeć na twoje i moje życie, będą mówić, o, to jest czysty człowiek, to jest prawy człowiek, który żyje z Bogiem. Wypławiony, a więc doświadczony poprzez sytuację, poprzez okoliczności, tak że jego społeczność z Bogiem jest pełna, bo został wytopiony w tym ogniu doświadczeń. Też jest, czytamy w 1 Koryntian 3:13, że kiedy staniemy przed Panem, dzieło każdego wypróbuje ogień. I gdy prorok, jeden z największych proroków Starego Testamentu, prorok Izajasz, znalazł się w Bożej obecności, był, chociaż naprawdę Żydzi bardzo, to jest chyba najbardziej obszerna księga prorocka Starego Testamentu, księga Izajasza. Żydzi bardzo szanowali i szanują proroka Izajasza i gdy ten znalazł się w Bożej obecności, czytamy w Izajasza 6:5, zawołał, biada mi, zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludu nieczystych warg, gdyż moje oczy widziały Króla Pana Zastępów. I im bardziej masz, im pełniejszy obraz masz Boga, im większą świadomość tego, kim On jest, tym więcej możesz grzechów zobaczyć w swoim życiu i to jest zupełnie normalny i właściwy stan, w którym możesz się znaleźć w Bożej obecności. Że będziesz przerażony swoją grzesznością i nie powinno cię to jakoś potępiać, ale motywować do tego, aby wyznawać te grzechy, aby oczyszczać się i bardziej Bóg się przybliża, tym więcej grzechów będziesz widzieć. I mogą cię one przerażać, ale niech nie poddaj się potępieniu diabelskiemu, które będzie ci mówić, jesteś niegodny, jesteś brudny, Bóg brzydzi się tobą, ale zrób coś innego. Oczyść się z tych grzechów, wyznaj je Bogu, abyś mógł przebywać w Bożej obecności. Więc oczyszczenie z tych różnych złych, niedobrych rzeczy, które Bogu się nie podobają, czy to w naszym codziennym życiu, czy to w naszych wierzeniach, naszych przekonaniach, czy może jakieś, wierzymy w jakieś kłamstwa, że to będą rzeczy, na które Duch Boży będzie zwracać uwagę. Więc czyste i zmienione życie, cecha chrześcijan czasów ostatecznych, albo też cecha, szczególna cecha Bożego działania, że na to Duch Boży będzie zwracać uwagę, kiedy to spotkanie z Jezusem będzie przybliżać się coraz bardziej i bardziej. Ale też o drugiej cesze mówiłem, tamte dwie pominiemy z tymi bezbożnymi, że oni nie będą mieli zmienionego życia, ani nie będą mieli poznania, to o tym nie będę mówić. Ale druga cecha, że pobożni będą mieć poznanie. Poznanie, które nie było ich udziałem wcześniej. Że będą wiedzieć rzeczy, o których wcześniej sobie nie zdawali sprawy. I w hebrajskim to słowo poznanie, którego użył tutaj prorok Daniel 12:10, to słowo bin, trzy literki, B-I-N. Oznacza zrozumienie, wgląd, rozróżnienie. Zrozumienie, wgląd i rozróżnienie.
że coś takiego będzie udziałem ludzi, chrześcijan, naśladowców Chrystusa, gdy ten czas będzie się przybliżał. W Psalmie 107, 40, werset 43 czytamy: kto jest mądry, niechaj się trzyma i rozważa, i to rozważa to jest właśnie to hebrajskie bin, rozważa łaskawość Pana. To jest takie ciekawe w ogóle stwierdzenie, rozważać łaskawość Pana. Cóż takiego do rozważania? No, Bóg jest dobry, Bóg jest łaskawy, Bóg jest przebacza nam grzechy. No cóż takiego rozważać? Ale jeżeli pomyślisz o sobie samym, o tym, jak Bóg jest łaskawy względem ciebie, jak, i rozważasz to, ile razy mógł wydać potępiający wyrok na ciebie, i wtedy mówisz: Boże, ty jesteś niesamowity, tyle razy przebaczyłeś mi, tyle razy zakryłeś mój grzech, a mogłeś wyjawić go wszystkim wokół, moim braciom i siostrom, pokazać, jakim jestem grzesznikiem, ale nie zrobiłeś tego, i rozważasz to, wówczas twoja społeczność, twoje poznanie Bożego charakteru bardzo się poszerza, pogłębia się. Może niekoniecznie przez jakieś wielkie nauczania teologiczne, one są też cenne, są też ważne i dobre, ale również poprzez osobiste rozważenie tego w swoim sercu, tej łaskowości, której ty doświadczyłeś. Że gdyby jest takie, bo tak się mówi czasami, że gdybyś był jedyną osobą na ziemi, która zgrzeszyła i Bóg chciałby ciebie odkupić, to nie zawahałby się za ciebie jednego oddać swojego syna i posłać go na ziemię, aby twój grzech wziął na siebie, aby zapłacił za niego, ponieważ jest to jedyny sposób, w jaki mógłby cię odkupić. Ponieważ chciałby cię odkupić, zrobiłby to. I rozważając to, że za ciebie, dla ciebie jedynego, dla ciebie samego przed Syn Boży z nieba, poznajesz w niesamowity sposób Boży charakter. Rozważasz to, masz ten wgląd, zrozumienie, rozróżnienie. Dalej również w Daniela, a więc to zrozumienie, które będzie cechą chrześcijan czasów ostatecznych, będzie dotyczyć tego, jaki Bóg jest, jaki jest Jego charakter. Niedawno z kimś rozmawiałem w takiej rozmowie duszpasterskiej i ta osoba powiedziała, że ale wiesz co, dlaczego to, co ty mówisz, nie zgadza się z tym, co ja myślę? Ja odpowiedziałem tej osobie tak: nie zgadza się dlatego, ponieważ ja opieram się na Słowie Bożym, a ty opierasz się na tym, co odczuwasz w środku, co myślisz, ale w oderwaniu od Biblii. Dlatego to, co ja mówię i to, co ty mówisz, jest sprzeczne. Jednakże znam Boży charakter i znam Słowo Boże, więc postaraj się uwierzyć i odsunąć na bok to, co czujesz i to, co myślisz w swoim własnym umyśle. I być może Bóg uwolni ciebie od czegoś. Więc to poznanie będzie dotyczyć Bożego charakteru, ale jeszcze innego aspektu będzie dotyczyć. W Daniela 10:14 również jest użyte to słowo bin, i jest napisane tam tak: i przyszedłem, aby objawić ci, objawić to jest to hebrajskie bin, a więc dać zrozumienie. Zrozumienie czego? Tego, co ma przyjść na twój lud w dniach ostatecznych, bo widzenie znów dotyczy dni przyszłych. A więc po raz kolejny prorok Daniel miał jakiś obraz, jakąś wizję, co Bóg zamierza zrobić, nie rozumiał tego i pyta: wyjaśnij mi to, a on mówi: właśnie dam ci zrozumienie, to bin, wgląd, zrozumienie, rozróżnienie tego, co ma nastąpić w czasach ostatecznych. A więc to poznanie będzie również polegało na tym, że chrześcijanie czasów ostatecznych będą zdawali sobie sprawę z tego, w jakim mniej więcej miejscu Bożego kalendarza się znajdują, w jaki sposób skąd będą mieli to zrozumienie? Od Boga, który da im to zrozumienie w prezencie, a więc objawi im to po prostu. Też jest w pierwszym, ale oprócz tego, 1 Koryntian 12:8 mówi, apostoł Paweł naucza, że jeden otrzymuje przez ducha mowę mądrości, a drugi przez tego samego ducha mowę wiedzy. A więc mają rozróżnienie, mają jakąś wiedzę, której naturalnie nie mogliby posiąść, mają jakąś mądrość, która nie jest cechą, która nie jest spowodowana tym, że są wykształceni i mają tytuł, nie wiem, magistra, doktora czy profesora, ale mają właśnie tą mądrość, która pochodzi od Ducha Bożego, najwyższą mądrość.
Więc kochani, dołóżmy starań, ponieważ myślę, że wielu z nas ma takie pragnienie, aby żyć czystym życiem, aby przybliżać się do Boga, aby pogłębiać swoje zrozumienie tego, kim Bóg jest. Dołóżmy starań, aby to czynić, aby wypełnić Bożą wolę. Czasami modlimy się i zastanawiamy, no ale jaka jest Boża wola? Był, pamiętam, kiedyś taki okres w naszym kościele, gdzie przez dobrych kilka miesięcy żeśmy rozmawiali tam z mężczyznami, wałkowali temat, no ale jaka jest Boża wola? Co jest Bożą wolą? Jaki jest Boży plan na moje życie? I tutaj w kontekście tego dzisiejszego przesłania, którym się z wami dzielę, jest wprost powiedziane, co jest Bożą wolą. Pierwszy Tesaloniczan 4:3-8 czytamy: taka jest bowiem wola Boża. A więc już w ogóle żadnych wątpliwości nie ulega, co jest Bożą wolą, bo wprost jest napisane. Taka jest bowiem wola Boża, / uświęcenie wasze, żebyście się powstrzymywali od wszeteczeństwa. Aby każdy z was umiał utrzymać swe ciało w czystości i poszanowaniu. Nie z namiętności żądzy, jak poganie, którzy nie znają Boga. Aby nikt nie dopuszczał się wykroczenia i nie oszukiwał w jakiejkolwiek sprawie swojego brata, gdyż Pan jest mścicielem tego wszystkiego. Jak to wam zapowiadaliśmy i zaświadczaliśmy. Albowiem nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do uświęcenia. A więc taka jest Boża wola. Toteż kto odrzuca to, odrzuca nie człowieka, lecz Boga, który też daje nam Ducha swego Świętego. Więc jeżeli słyszysz, bracie i siostro, jeżeli słyszysz w swoim sercu wezwanie, aby uporządkować swoje życie, to zrób to. I naprawdę nie zwlekaj, ani nie odkładaj tego na inny moment, bo nie będzie bardziej odpowiedniego momentu, dlatego że odpowiedni moment to jest właśnie wtedy, kiedy Duch Święty działa, kiedy On coś robi. To jest najbardziej odpowiedni moment. To jest i ten moment można przegapić. Czasami się zdarza, że przegapimy jakiś ważny moment, prawda? Możesz na przykład stać, nie wiem, żeby dać jakiś przykład przegapienia, okej, że czekasz na tramwaj, podjeżdża jakiś tramwaj, ale to nie jest ten, na który czekałeś, w zasadzie mógłby być, ale może nie do końca ten i myślisz sobie, no tamten przyjedzie za pół godziny, ten mam od razu, no więc nie wiem, czy mam wsiąść w ten, który nie do końca jedzie w to miejsce, czy które bym chciał. I zastanawiasz się, on stoi na przystanku, w pewnym momencie jest dzwonek, tak? W tych starych tramwajach jeszcze to teraz już są trochę inne, teraz są takie ładne dźwięki, ale wtedy był taki przeraźliwy dzwonek i za chwilę, to był ostatni moment, kiedy mogłeś skoczyć do tego tramwaju, potem drzwi się zamykały. Jeżeli byś tak się zastanawiał, kiedy drzwi są otwarte i stoisz naprzeciwko tych drzwi, wsiąść czy nie wsiąść, jest ten dzwonek i drzwi się zamykają, tramwaj odjeżdża i mówisz: okej, no to może wsiądę, ale jak to? Nie ma w co wsiąść. Tramwaj odjechał, tak? Więc jeżeli odjechał, nie da się wsiąść do środka, bo już go nie ma. Jeżeli chrześcijanin przegapi ten moment, kiedy Duch Święty wzywa go do uświęcenia i mówi: teraz jeszcze nie, na pewno nie będę dzisiaj zaczynał, może zacznę za 2 tygodnie albo na jesieni, bo jeszcze tutaj mam parę rzeczy do zrobienia, to być może, że już będzie właśnie ten moment, kiedy ten tramwaj odjechał. Pamiętam parę lat temu, jakieś 4 czy 5 lat temu, miałem takie wyraźne pragnienie, aby przeczytać Biblię. Mój kolega mówił mi o tym, że zaczął czytać Biblię i ja tak myślałem sobie, to jest fajny pomysł, ja też chcę przeczytać całą Biblię, tak w kilka miesięcy, całą. I on tam rozpoczął czytanie według jakiegoś planu takiego, miał gdzieś tam ściągnięty z internetu. Ja też sobie ten plan ściągnąłem i tam doczułem, ze 2 czy 3 dni przeczytałem i później jakoś następnego gdzieś tam miałem pojechać, coś tam zrobić i potem minęło parę dni i mówię: o, zapomniałem o tym planie, przestałem czytać. I później jakoś tak sobie myślałem, że dużo jakichś tam obowiązków się nagromadziło, jakieś tam rzeczy. I myślę, a teraz nie jest odpowiedni moment, właśnie tak na jesieni zacznę czytać, wtedy są dłuższe wieczory, tam będę sobie czytał, to sprawnie, przed Bożym Narodzeniem przeczytam tę Biblię. No i zarzuciłem, to był jakiś tam chyba marzec, kwiecień. I później przyszedł ten październik, ja myślę sobie, no dobra, to teraz będę czytać Biblię, otwieram tę Biblię, biorę ten plan, czytam, myślę, moje czytanie jest martwe. W ogóle nie ma tam Ducha Bożego, po prostu czytam mechanicznie. Ja myślę, okej. Przegapiłem ważny moment.
Kiedy Duch Święty powoływał mnie do przeczytania Biblii, ja to odsunąłem na bok, bo myślę, tak, ja mam swój plan, Panie Boże, ja wiem Twój plan, ale ja mam swój plan, ja wiem, co mam robić, kiedy, jestem zorganizowany, zdyscyplinowany, przyjdzie ten moment, kiedy będę chciał czytać Biblię, to będę ją czytał i przeczytam. I nie przeczytałem. Bo widziałem, że to byłoby czytanie w ciele, takie martwe, bez świadomości tego, że... Bo wtedy, kiedy zaczynałem czytać na wiosnę, naprawdę czytałem i Duch Święty mi takie mnóstwo różnych rzeczy pokazywał. Byłem tak zaskoczony, ale zignorowałem to. I właściwy moment, drogi bracia i siostry, jest wtedy, kiedy Duch Święty działa. To jest właściwy moment. Niekiedy ty sobie wyznaczysz, niekiedy sobie założysz, bo to On jest Panem twojego życia, a ty jesteś Jego sługą. Więc jeżeli masz coś robić, to masz robić wtedy, kiedy Pan o tym mówi. Kiedy Cię do tego powołuje. Więc jeżeli powołuje Ciebie do czystego, do zmienionego, do oddanego Bogu życia, to zrób wszystko, aby to zacząć jak najszybciej. I aby to robić konsekwentnie. Bo coś za tym stoi, prawda? Sam Bóg za tym stoi. Stoi za tym Boże wezwanie, Boże powołanie, aby błogosławić Ciebie, aby popchnąć Ciebie do przodu. Aby przygotować Cię na to spotkanie z Jezusem. Amen? Amen. Pomódlmy się. Drogi Ojcze, dzisiaj dziękujemy Ci za to, że Ty troszczysz się o swoje dzieci. Dziękujemy Ci za to, że Ty dla każdego z nas masz ten proces uświęcenia przygotowany. Bo to jest jasno i wyraźnie napisane. To, co czytaliśmy o tym, że to jest Twoją wolą, aby każdy z nas był uświęcony, abyśmy wstrzymywali się od różnych nieczystych rzeczy. Dziękujemy Ci i prosimy Ciebie, Duchu Boży, abyś pomagał nam słuchać Twojego głosu, jeżeli wzywasz nas do czegoś, aby po prostu to zrobić, aby nie przedkładać swoje własne plany czy przyjemności ponad to, co Ty chcesz czynić w naszym życiu. Bo naprawdę żyjemy w czasach końca, żyjemy w czasach ostatecznych i chcemy być przygotowani, abyśmy mieli wspaniałe ubrania na spotkanie z Tobą, ubrania, które są uczynkami świętych dokonanymi w prawdzie Twojego Słowa. Więc prosimy, błogosław nas, przemieniaj nas, uświęcaj nas i każdemu, modlę się o każdego brata, o każdą siostrę tutaj na tym miejscu, również o tych, którzy dzisiaj nie mogli tutaj być, abyś Ty prowadził nas poprzez ten trudny proces uświęcenia. Bo naprawdę, gdybyśmy dzisiaj stanęli w Twojej obecności, podobnie jak Izajasz, byśmy zawołali ze zgrozą, że biada mi, jestem człowiekiem nieczystych warg, mieszkającym pośród ludzi nieczystych warg. Ale Ty nas przemieniasz, więc dziękujemy Ci za to i dziękujemy Ci przede wszystkim, Panie Jezu, za to, że Ty uświęciłeś nas w taki fundamentalny sposób, że Ty zapłaciłeś za nasze grzechy, że Ty umarłeś na krzyżu dla naszego zbawienia. I zachęcam teraz tych z nas, którzy nie mają pewności zbawienia, że po śmierci idziesz do nieba. Jeżeli nie masz takiej stuprocentowej pewności, to potrzebujesz przyjąć Chrystusa Jezusa jako swojego Zbawiciela. Możesz w swoim sercu teraz pomodlić się, podziękować Jezusowi za to, że zapłacił za Ciebie i powiedzieć Mu te słowa: Panie Jezu, Ty jesteś moim Zbawicielem. Twoja krew została przelana dla mojego odkupienia. I dzisiaj zapraszam Cię, bądź moim Zbawicielem. Widzę swoje grzechy, chcę się z nich wyzwolić. Widzę swoją grzeszność i chcę z nią zerwać. Pomóż mi w tym. Zamieszkaj w moim sercu jako mój Zbawiciel, jako mój Odkupiciel. Proszę, daj mi dar życia wiecznego. Daj mi nowe życie, którego potrzebuję, którego pragnę, bo chcę być z Tobą w niebie na zawsze. Panie, dziękujemy Ci jeszcze raz za to, że Ty dałeś nam nowy etap poprzez nowe narodzenie z Twojego Ducha. Błogosław nasze zrozumienie Twojego Słowa, naszą gorliwość w wypełnianiu woli Twojej. Prowadź nas i uświęcaj nas na Twoją chwałę. W imieniu Jezusa Chrystusa modlimy się. Amen.